Założeniem dzisiejszych ćwiczeń był karambol 6 samochodów na ulicy Ekonomicznej w Rybniku, w których poszkodowanych zostało 15 osób. Kierujący działaniami ratowniczymi starszy kapitan Sebastian Dziedzioch. O godzinie 8.35 dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał informację od jednego z uczestników zdarzenia o wypadku właśnie na ulicy Ekonomicznej i z przeprowadzonego wywiadu uzyskał następujące informacje. Zderzenie 6 samochodów na ulicy Ekonomicznej. Z jednego z samochodów wydobywa się gęsty czarny dym. W samochodach znajduje się około 15 osób poszkodowanych, z których niektóre nie dają oznak życia. Wokół miejsca zdarzenia nerwowo poruszają się świadkowie wypadku. Dyżurny stanowiska kierowania po otrzymaniu tego zgłoszenia zadysponował na miejsce zdarzenia 5 zastępów z Państwowej Straży Pożarnej oraz kompania odwodową numer 11 Rybnik. Następnie o zdarzeniu poinformował wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa w Katowicach, dyspozytora zintegrowanej dyspozytorni medycznej w Jastrzębiu-Zdroju z poleceniem zadysponowania na miejsce zdarzenia 5 zespołów ratownictwa medycznego oraz dyżurnego policji Komendy Miejskiej w Rybniku. Na odcinku trzecim mam 5 czerwonych i 2 żółtych.